Dzień dobry. Dzisiaj polska fika na temat fotografii. Fotografii i kampanii wyborczej, która w Polsce jest od kilku tygodni, a może miesięcy już w toku. Polska fika i dobra fota z UE. Dobre zdjęcie bywa warte napisania felietonu. Tak też zrobiłem, ale pomyślałem sobie, że również nagram ten podcast z tego względu, że chciałbym dotrzeć do jak największej liczby ludzi. Istnieje co prawda już subdyscyplina refleksji, którą można by nazwać kulturoznawczą, etnografia fotografii albo etnografia wizualna ale nie będę udawał, że moja refleksja tutaj to naukowe rozważania. Raczej jest to mówiony felieton w tej chwili i tak proszę go traktować. Zdjęcia, o których będę mówił, są powszechnie dostępne. Jeśli ktoś chciałby je obejrzeć bliżej, to one również są na moim blogu Jarosław pluciennik.com. Pierwsze zdjęcie z posiedzenia Rady Ministru, ministrów rządu polskiego z dnia 27 czerwca. To jest starannie wyreżyserowane zdjęcie. I ono obiegło Polskę bardzo szybko. Ale oczywiście, część. Ze względów prawnych interpretowało to posiedzenie polskiego rządu jako naradę Komitetu Wyborczego PiS, raczej aniżeli rządu. No bo oczywiście chodzi o to, iż na posiedzeniu rządu mamy jednego premiera, a nie dwóch, jak wynika z, ze zdjęcia. Konto twitterowe PiS wymienia jako pierwszego wicepremiera Kaczyńskiego, no bo wiadomo, partia rządzi, a nie rząd. To jest, jak wskazują yy, specjaliści, prawnicy, wysoce niestosowne i niekonstytucyjne. No a mnie się wydaje, że jest to po prostu nieuczciwe. Od kilku tygodni, a może i miesięcy, trwana na dobre kampania wyborcza, mimo, że oficjalnie jeszcze się nie zaczęła i to zdjęcie miało fundamentalne znaczenie w tej kampanii wyborczej, a może w kampanii mającej uczciwe wybory uniemożliwić, bo takie Scenariusze też można tworzyć. Jeśli ktoś nie widział screenów, może je obejrzeć na moim blogu, może je obejrzeć na Twitterze, zwłaszcza na koncie Prawa i Sprawiedliwości. Nie chcę komentować tego bądź co, bądź odległego faktu mającego miejsce gdzieś w Warszawie chociaż mamy tutaj też swoiste łodzianum, bo na tych zdjęciach, które zamieścił PiS, widać także doktora habilitowanego profesora nauk prawnych Zbigniewa Rała, pracującego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego, byłego wojewody łódzkiego i obecnego ministra, ministra spraw zagranicznych. I właśnie ten fakt zestawiony z innym zdjęciem budzi mój niepokój. Jak donoszą lokalne media, dwa dni później, 29 czerwca, odbyło się spotkanie na dyplomatycznym szczycie. Spotkanie dwustronne ministra spraw zagranicznych Zbigniewa Rała i jego od, odpowiednika z Królestwa Niderlandów, Wopke Hoekstry. Jest to cykliczna, tak zwana konferencja utrechska. Konferencja dodajmy ekspercka ludzi zajmujących się dyplomacją nie naukowców. I tutaj właśnie jest ten mój niepokój, bo zdjęcie umieszczone na stronach MSZ nie pozostawia wątpliwości. Co więcej, sięgnąłem także do TVP 3 oddziału w Łodzi. I tam w wiadomościach szeroko także pokazuje się ten budynek, bo w tle witających się ministrów widnieje pałac Bidermana, który w Łodzi jest jednoznacznie kojarzony z uniwersytetem łódzkim. Został przekazany na własność w 1997 roku i od 2003 dobrze mu służy. Jest to najbardziej reprezentacyjny budynek naszego uniwersytetu. W nim odbywa się od wielu lat koncerty, odbywają się uroczystości, y, naukowe konferencje. Kilka jednostek UE ma tam też swoją siedzibę. Kiedyś działała tam historia sztuki, łódzkie kulturoznawstwo, y, ale także na przykład Izba Pamięci. Czy zorganizowanie szczytu ministra Rała w budynku UE oznacza, że Uniwersytet Łódzki angażuje się w kampanię wyborczą PiS? W tym samym MSZ pracuje, pracuje jako dyrektor. Doktor Habilitowany Jacek Reginia-Zacharski, o którym niedawno pisała Judyta Watoła w Gazecie Wyborczej, że jako promotor z udowodnionym przed Komisją Dyscyplinarną plagiatem nie powinien być promowany przez ministra. Pisała o tym także Katarzyna Florencka w, na temat. Rozpisywał się także na ten temat doktor Habilitowany Marek Wroński, tropiciel plagiatów na łamach Forum Akademickiego. Ani minister Czarnek, ani minister Rau nie chcą zobaczyć problemu. W tym kontekście wypada mi publicznie zapytać, czy zgoda na urządzenie spotkania dyplomatycznego w reprezentacyjnym budynku UE jest zwykłym działaniem biznesowym, czy taka zgoda jest zwykłym w świecie akademickim zaangażowaniem we współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Nie wydaje mi się. Mamy kampanię wyborczą i partia PiS robi ją kosztem Uniwersytetu Łódzkiego w tym wypadku. Przykro mi jest to stwierdzić, oburzające są to praktyki. UEU jest państwowym uniwersytetem, ale nie jest uniwersytetem rządowym, ani tym bardziej uniwersytetem jednej partii. Autonomia Uniwersytetu nie jest sloganem, to wartość tzw. Deklaracji Bolońskiej Magna Carta Universitatum z 1988 roku, której UE jest dumnym sygnatariuszem. Notabene na październik zapowiadana jest rocznicowa konferencja Magna Carta właśnie w Łodzi, na Uniwersytecie Łódzkim. Wchodzenie tak wyraźne w kampanię wyborczą profesora Rała nie jest dobrym znakiem. Co więcej, tu jest taki dopisek. Ważnym kontekstem jest także uchwała Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, rodzimego wydziału profesora Orała. Z 23 czerwca 2023 roku potępiająca jego poparcie dla niekonstytucyjnej ustawy Sejmu o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczpospolitej Polskiej. Uchwałę można znaleźć na stronach Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Pozdrawiam serdecznie. To była Polska Fika. Dzisiaj było kilka słów o fotografii i kampanii wyborczej. Do usłyszenia następnym razem.